Ej, cześć, witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku Medievala 2 Bullet Steel wersja 2.1.5, gdzie gramy z Zakonem Krzyżackim. Niestety znajdujemy się pod butem nowogrodzkim, aktualnie jesteśmy wasalem Nowogrodu, no tak wyszło. Historia alternatywna, no i Królestwo Węgier nas atakuje. Anno von Zagroszonszym, tak dokładnie, zmierzy się z kapitanem Subisiem, który ma tak, dwa oddziały łuczników konnych, oddział konnych sierżantów, dwa oddziały włóczników, mieczników, kuszników i łuczników. My mamy, no dobrze, że mamy garnizon, bo inaczej byśmy na pewno przegrali. Głównie te siły to jest nasz garnizon. Oczywiście spróbujemy pozbyć się u nich taranu. Ogólnie puściłem sobie turę. Pilno dalej oblegane. Kapitan Erthardt zmierza do Henrysza von Weida, żeby oblegać to nieszczęsne Wilno, ostatnią osadę Litwinów. Miejmy nadzieję, że uda się zniszczyć tych Litwinów w tym odcinku. No i zobaczymy też, co wymyśli ta polska tutaj była armia, gdzie siła poszła. Może do Niemiec, może bić się z Niemcami. Oby tak, bo wtedy na przykład taki Płock byłbym fajnie w stanie w sumie zająć, tak widzę, więc może coś podziałamy, pieniądze zarabiamy, więc zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Ryga na razie bezpieczna, no oczywiście my spod tego buta nowogrodzkiego na pewno będziemy chcieli wyjść, ale tu musimy się jeszcze troszkę umocnić. Myślę, że jak zajmiemy sobie ją tak Płock, Kraków, Wrocław i tą osadę, nie pamiętam jak się nazywa, przepraszam. Że po prostu zniszczymy Polskę i może zajmiemy Węgry, albo nie aż tak, tylko tak ten Halicz, bo to jest chyba Halicz, zajmiemy Halicz i wtedy urośniemy w siłę tak, żeby ten Nowogród gnieść, zmiażdżyć i nie być pod ich butem. No i dobra, zaczynamy od razu odcinek z grubej rury, zaczynamy od razu odcinek od bitwy defensywnej Ogrodno. Miejmy nadzieję, że nam się uda nasz plan. Widzimy się na polu walki. No i dobra, nasza garnizonowa jazda samobójczą szarżę spróbuję wykonać oczywiście w taran, żeby się tego taranu pozbyć. Spróbuj tam szybko, żeby oni ten taran rzucili, żeby się go pozbyli. Oni mogą spanikować, nie widzę w tym problemu, mogą całkowicie nawet zginąć. Tylko żeby pozbyć się tego tarana. Mamy na murach ustawionych mamy ustawioną garnizonową piechotę. Oby ta brama się tylko nie otworzyła i oby tylko ten taran nie szedł w ruch. Ja bym się przydał w tej armii w ogóle jakiś chociaż jeden oddział łuczników, którego niestety nie posiadam. Ale dobra, taran wydaje się być porzucony. Czy coś zabiliśmy? Coś zabiliśmy nawet. Super. Całkiem nieźle. Wieże też będą miały niezły popis. Brama cały czas zamknięta, nawet mogą zabić to miasto. Nie jest to problem. Miejmy nadzieję, że nasza garnizonowa piechota wytrzyma i będzie się miała dobrze. No i mają generała, mają po prostu dowódcę. Tutaj te jednostki są ostrzeliwane, ale dobra. Kilku z nich zginie, ich tracą amunicję, to wielkie straty jakieś nie powinny być, ale myślę, że to. Przepraszam, jakaś chrypka. Kurde, zawsze jak nagrywam, to jest chrypka. Nie wiem czemu. Akurat podczas nagrywania. Pytanie, gdzie są ci kusznicy? Ci kusznicy się przydali, ale wy tak już naprawdę sporo tracicie tych żołnierzy. I ja bym was też może troszkę cofnął. Troszeczkę was cofnął, żebyście nie tracili tylu żołnierzy. No wy też się wycofajcie, no bo was chciałbym przeszkolić. No tych raczej nie będę mógł, ale resztę cały czas będę mógł przeszkolić. Więc no, warto będzie to zrobić, prawda? Mam nadzieję, że też odcinek wam się spodoba i nie wiem, czasem tak naprawdę zastanawiam się, tak dziwnie ten YouTube funkcjonuje. Na przykład wczoraj był, no bo dzisiaj jest wtorek, odcinek oglądacie w środę. I wczoraj w poniedziałek był odcinek kolejny z Medievala 1212, ale no wyświetleniowo czy łapkowo to strasznie. Też zachęcam was i proszę was w sumie też o to, żebyście zostawiali sobie dzwoneczek na kanale, żeby wam powiadomienia przychodziły.
I dołączajcie też na Discorda, ja tam rzucam powiadomienia, więc zachęcam Was bardzo serdecznie do tego. I oczywiście do komentowania, subskrybowania kanału, jeśli jesteście nowi, a jesteście ciekawi, co się dzieje, będzie chciał na kanale, no to oczywiście zachęcam Was do tego wszystkiego. Jeden oddział włóczni bym tu poprosił. Czyżby łucznicy już skończyła im się amunicja? Oni chyba całą swoją piechotę już wysłali do boju. A ja mam jeszcze sporo tej piechoty, jak coś. Tak, żeby tylko ta brama nie upadła, żeby ta jazda nie wjechała tu do osady, no bo wtedy będzie sporawy problem. Ile już procent zginęło? Sprzymierzeńców 17, a wrogów 37. No to te węgierskie oblężenia tutaj raczej nic nam nowego nie wniosą. Więc ładnie się tutaj wpychacie. No o, dostali nawet doświadczenie. Wow. Wątpię, że to się utrzyma. No, to byłoby też zbyt OP, nie? Jakby doświadczenie się utrzymało. Chociaż kto wie. Nie wiem, sprawdzimy sobie też. Zobaczymy, zobaczymy, ale myślę, że widzimy się też za chwilkę, no bo szczególnego nic w tym oblężeniu się nie dzieje, prawda? Prawda. Pa, wygrana stracie 277 ludzi, przeciwnik 671 jednostek. I tutaj też mocno wieże podziałały, bo jeszcze trochę skosiły tych łuczników konnych. No. Piechota garnizonowa 253 żołnierzy zabiło, więc całkiem nieźle. Jeszcze dowódca troszkę wyłapał więźniów, więc może jakiś okup za nich weźmiemy, co byłoby w sumie spoko. No, nic szczególnego się w bitwie nie działo, no, to była jedne drabiny. Taranu się pozbyliśmy, tam nie szarżowałem w tych łuczników jednych. Spróbuj okup. Okup przyjęty, no i super. Ich wielu nie zostanie, tak naprawdę. Czy w Grodnie ta zaraza jeszcze zostanie? Litwa z Nowogrodem próbuje się dogadać. O, proszę bardzo. No, miejmy nadzieję, żeby się nie dogadali. Żebyśmy mogli sobie ich swobodnie zniszczyć, żeby Nowogród nie przyszedł tutaj. Przestań bić Litwę, oni są gi. Będą naszymi, no bla bla bla. Jeszcze 500 zrobiliśmy, czyli ponad 1000 z takiej bitwy. Super, nieźle. To mi się na pewno przyda. No i tu jest ta cholerna zaraza jeszcze. Minus 11, ale było już przecież dobrze, prawda? Nie mieliśmy tej zarazy. Możemy jeszcze cmentarz zbudować. To nam da kolejne 5% do opieki medycznej i to trwa tylko jedną turę, więc to zrobimy na pewno, żeby tą opiekę medyczną zwiększyć. A szpieg mi tu zginął przez zarazę, prawda? Flagę, no szkoda. Dużo rekrutacji, dużo przeszkoleń. Super. Ten toruń jest naprawdę spoko umocniony. To jest jakaś piracka fregata, proszę bardzo. Można by spróbować ten płot tutaj przenieść. To jest tylko trzy oddziały. Jak ja bym coś dowerbował, tu się w ogóle nic nie buduje. Właśnie najpierw budynki. Toruń. Tańsze budowle, tak? To byśmy tutaj chcieli, może. To jest za drogie, żeby to. Jedną turę, ale to jest za drogie. Piekarnia, przyrost naturalny. Może też markecik. Premia do przyrostu ludności 1%. To. No to teraz mamy pół, tak? Tak, no to kolejne pół. Trzy tury się to buduje. Ile na do handlu? Teoretycznie dużo, ale wiemy jak to działa, że tutaj się więcej pojawia, ale zobaczmy, to w Falandze jestem w stanie zbudować też kopalnię, więc budujmy, bo to zwiększa 5% przychodu, to nie jest mało. W Rydze też się nic nie buduje. Też mógłbym te kopalnie. Pani budynek daje coś pieniędzy, więc czemu nie? Mógłbym tutaj te wieże, no te wieże byłyby spoko, ale potrzebuję też troszkę jednostek, tu mam dyplomatę do prawa. Czy ja mam tu korupcję? Nie, nie mam korupcji. Średnio, no tu mógłbym więcej jednostek rekrutować wtedy, ale coś na przykład, co by mi dało. O, to byłoby fajne, tylko to 9 tysięcy, to naprawdę dużo kosztuje. Tu mógłbym łuczników i kuszników wtedy i mógłbym też. Kurna, za 550 mógłbym. Czyli ja bym miał
Gdzie go wysłać? Wszyscy kupcy w ogóle są na miejscu. Tak, ty jesteś na miejscu, zarabiasz potężne pieniądze. 320. Jesteś moim dyplomatą. Idziesz do Kijowa. Pogadajmy z Kijowem. A już mam prawa handlowe? A może legenda mapy z legendą mapy? Nie, nie chcecie. A chcecie sojusz? Też nie. Z kim się bijecie? Z nikim i nie macie sojuszników. No to skoczymy sobie tu. A tu się skup. Okej, tak, bo on tu z Brasowej przyszedł. I zarabiasz potężne pieniądze, więc myślę, że weźmiemy sobie kupca, ale falandę, ona raczej nie powinna być oblegana za szybko. Tych łuczników nie mogę, mogę przeszkolić i to zrobimy, to jest wartościowy oddział. No ale dobra, przydałoby się tutaj też tak naprawdę coś zrekrutować. Nie ma miejsca w szkole łuczników. No fajnie by byli, ale są mega drodzy. 23. Obrony, ataku 19. No fajnie, oni by mogli być przydatni na zdobycie murów. Rekrutują się dwie tury. Dobra, zrobimy ich. Zrobimy ich. I myślę, że jestem safe. Raczej bardzo. Się przynajmniej wydaje. Można by może. Premia do utrzymania porządku. Zdolny do uskonalenia dział rentów. Okay. Albo. Pancerz tutaj. Pancerz nie byłby. W sumie 1000 nam zostaje, nie jest źle. Grodno się trzyma, nie jestem w stanie tu jeszcze nic rekrutować. Szpiega też nie chcę, no bo jest tu zaraza. Ten Kunz pewnie też jest już zarażony. Szwecja się bije z Danią, Norwegia się też bije z Danią. Bizantyjczycy z Turkami i Genua z Wenecją. Ja nie mam chyba katapulty. Przydałaby się, chociaż kurde, ta katapulta mnie troszkę zawiodła. I tutaj jakiś kapitan mi się łucznicy konni. No to jeśli będzie mnie oblegał, to zapraszam. Pozwolę ci na to. No bo to Wilno, jakbym chciał zaatakować, nawet nie zbudowałem machin oblężniczych. Ja myślę, że troszkę sobie to pooblegamy. Zrobimy na razie coś takiego. No mamy tą katapultę jak coś. Tu są mury już troszkę uszkodzone. Postaramy się może w następnej turze coś z tym działać. Tu by się szpieg w ogóle przydał. To dyplomata. Czy ja tu jestem w stanie szpiega rekrutować? Chyba dopiero w Rydze. Kosztuje setkę. Kosztuje setkę, ja zarabiam dużo więcej. Weźmiemy tego szpiega, żebym ja widział na przykład, co jest w Płocku generalnie, co jest tutaj w Krakowie. Jak nazwać to osada? Co to było? Szczecin, no tak, Szczecin oni mają. Czyli tak, Polska ma na pewno 5 osad, ale czy mają więcej? Czy oni już zajęli coś Niemcom? Wojskowo leżą i kwiczą jak my. Produkcja, no tak, sztywno, terytorialnie. Mają 5 regionów, czyli te 4 tu i Brasowe tutaj. Więc okej, czyli no naprawdę są szanse, no jak zajmiemy taki Płock, no to myślę, że naprawdę powinno być super. A jak wygląda papież? Tak średnio. A Polska jak wygląda? Czy Polska nie jest ekskomunikowana? Czy ja mogę na Polskę dać? Nie, nie mogę. Ale jego świątobliwość papież zdemaskował przywódcę tej frakcji, wykluczając ją z wiary katolickiej. Czyli są ekskomunikowani, czyli możemy w nich wjeżdżać i ich rozjeżdżać. Tylko przydałaby się druga katapulta do tego. A nie jestem w stanie jej rekrutować dopiero za dwie tury. Tu też za dwie tury, więc pewnie zrobimy to tutaj. No i teoretycznie. Nie. Nie wydawajmy pieniędzy, rekrutujemy tu oddział i może w następnej turze coś jeszcze, że i oczywiście też katapultę, żeby ten Płock tutaj zająć. No, bez dowódcy też to troszkę lipa. No i zobaczymy. Znowu nie będę próbować atakować, ale to sobie z tym poradzimy. Widzimy się w turze numer 17. Kolejna wojna ze Szwecją. Nie spodziewałem się, że Szwecja akurat mnie zaatakuje. Nie wiem czemu. No i tak. Mamy kupca, mamy szpiega. Balanga. Kupiec. Gdzie ja bym cię tutaj mógł tak. 5 florenów. Trzeba cię gdzieś wysłać. Odmęty, że tak powiem, świata. 88. Z czego ty byś mógł.
Może do naszego sojusznika w takim razie, no tutaj pohandlować jakąś skórą albo jakąś tkaniną może albo jakimś miodzikiem. To by tutaj chyba, że to niby skóry 40 florenów, tylko czy ty jesteś, jesteś po prostu beznadziejnym kupcem też. Albo na Węgry, też troszkę to ryzykowne. 76 albo do Poszech może. Tutaj jakieś bogate złoża, coś znajdziemy, czy nie? To jest właśnie pytanie, gdzie szukać? No do Afryki go wysyłać, no to jest naprawdę daleko. To jest kawał drogi, żeby go tam wysyłać na Wyspy Brytyjskie, ale tutaj nie będzie żadnego przejścia, żeby się do nich dostać. A Francja, Francuzi, też nic ciekawego do zaoferowania zbytnio nie mają, ale tu są kopalnie. Zobaczmy na te kopalnie może. Stosunkowo niedaleko. Ci buntownicy nic nie robią. Są łucznicy, łucznicy konni. Czy wy mi robicie niszczenia? Nie, nie robicie mi zniszczeń. Budynki, Grodno, cmentarz. No ale cały czas jest problem z tą opieką społeczną. Jak w ogóle tutaj sytuacja katolicyzm jest bardzo silny. Zastanawiam się, czy jak to łaźnie, łaźnie, chyba łaźnie, co? Wydaje mi się, że to są łaźnie. Z prawem tu nie ma problemu. To jest troszkę drogie. Troszeczkę tak, no, może nawet i przydrogie. Zobaczymy, jak to się potoczy. Ile tu w ogóle śmierci? 9 żołnierzy zabitych. To jest problem, bo tych żołnierzy coraz mniej się tutaj robi. Wam zostało jeszcze 6 tur. Ja aż tyle chcę czekać i mógłbym wziąć najemników teoretycznie. Huntersi 4 i najemni miecznicy. Cholernie drodzy. Tutaj nic nie mogę doszkolić. Ten Płock się chyba umacnia. Bierzemy za 3 tury dopiero katapulta. Mogę przetrenować wszystko. Czy ja się zbudowała w tej turze? A, w Toruniu, czy mogę im doszkolić pancerz? Pytanie, czy od razu następnego levela nie robimy? Ile to szkolenie? Niedużo tak naprawdę. A ten pancerz może dużo zmienić. Myśmy sobie tutaj takie centrum rekrutacyjne zrobili. Oni są dobrzy, a są w sumie tani. Płock też oblegać, normalnie go spróbować zdobyć, tylko tak, najpierw. Zdryki, no bo tu mogę już. Nie mogę katapultu. A, mogę katapultę, ale w Grodnie, no ale to mi da zarazę, więc bez sensu. Dajmy tego szpiega, wyślij go tu. Zobaczymy, jak to się potoczy. No i zastanawiam się właśnie nad tym. Też tak, to premia do utrzymania porządku. To niech by to by dawało też tańsze budynki. Albo ten mark. Nie, dobra. Walimy od razu kolejny level płatnerza. I tutaj porekrutujemy sobie. No, ci Prusy topornicy są. Okej, weźmiemy ich. I chyba weźmiemy tych pruskich mieczników. Też oni są tani w utrzymaniu. Znowu nam zostanie 1000. Fajnie byłoby zacząć inwestować też we flotę, ale to jest z tym troszkę problem. Hendrich von Wejda dostał. Co ty dostałeś dokładnie? Hit by TV. Trochę to brzmi jak. No. Pani lekkich obyczajów go. Przekonała do siebie, że tak powiem. I inżynier. Nice, super. To będzie przydatne. Tylko żebyś ty mi tylko nie zginął tutaj, bo jeśli się nie mylę, to my straciliśmy dość sporą liczbę żołnierzy. Nie, nie liczbę żołnierzy, tylko dowódców chyba. Ale moja pamięć mnie zawodzi. Że o tym możecie dobrze wiedzieć. Na razie ich nie przeszkalam chyba. Bo w sumie po co, tak?
Jak za 3 tury będę musiał zrobić to ponownie, chyba że i tak będę musiał to zrobić 2 razy. Nie wiem do końca. Nie gadałem jeszcze. Czy ja gadałem na przykład z Włochami? Ja chyba z włoskimi frakcjami nie gadałem, a zawsze to jakiś handel, warto handlować ze wszystkimi. Idziemy gdzieś. Idziemy do Bizancjum. Czy ja z Bizancjum już rozmawiałem? Czy idziemy tu do dzikusów? Ale tutaj też powinna być frakcja jakaś. Są cały czas z ziemi Kijowa, ale frakcja gdzieś powinna być tutaj blisko. Będziemy tego dyplomatę tak operować nim, myślę, tutaj lokalnie. Oni cały czas siedzą. No i dobra, no na razie czekamy na dodatkowe wojsko. Szpieg dojdzie i wtedy będziemy tutaj wiedzieć, co się kryje w Płocku. I ta katapulta, jeszcze 3 tury teoretycznie, więc może będziemy to oblegać. No i z tym Wilnem też się raczej nie będziemy śpieszyć zbytnio. Ale część tych jednostek to trzeba wysłać na przetrenowanie, przynajmniej by się przydało. Tylko przydałaby się też tu jakaś milicja na jakiś garnizon. No dobra, to w tej turze też się nic nie dzieje. Umówmy się tak, że wrócę do was już z jakąś bitewką, żeby was nie zanudzać takimi pierdołami z mapy. Choć wiem, że część osób też to lubi, ale jak coś, to ja wam wrócę, co się działo, co było 5. Miejmy nadzieję, że to jest ostatnia bitwa z frakcją litwińską, z Litwinami, z frakcją litwińską. Ja powiedziałem tych Litwinami. Mniejsza o większość, miejmy nadzieję, że to jest koniec Litwy już i nie. Staną się po prostu buntownikami, z którymi oczywiście się rozprawimy, jeśli tylko będzie na to chwila, ale tych buntowników się robi coraz więcej na naszych ziemiach, więc trzeba będzie się z tym rozprawić. No idą nasze machiny oblężnicze, katapulty walą w mur. Możemy też spróbować zniszczyć bramę. Pytanie, czy to mi coś da, zniszczenie bramy, kiedy ja będę tutaj bił się o mury. Bym chciał się bić o mury, ale dobra, idźmy tam, ruszmy tam. Spróbujmy mieć kolejny wyłom. Oby ta katapulta dała radę zrobić wyłom w murze. Bo brama jest cały czas zamknięta, więc nie będzie smoły. No oczywiście to jest osada poziomowa, czyli ma dwa razy mury. Łucznicy tu są oszczepnicy. No ci oszczepnicy będą boleć. Te dwa oddziały. Wziąłem oddział najemników też. Będziemy trzymać w odwodzie. Tu myślę, że wyślemy naszą kawalerię do pozbycia się tych tatarskich lansierów, jak i tych oddziałów, które tutaj są. Próbujemy rozgromić jak największą liczbę tych oddziałów. No wy tutaj tracicie masę ludzi, bo przyjęliście oszczepy na twarz. Możemy spróbować tu wysłać, jeśli oni coś takiego robią, no to możemy spróbować tu wysłać naszą jazdę. Oni tutaj próbują. Tu macie, do tego macie. To jest wasze. Tu macie brać udział w tym. Próbujmy wysłać. Upadł mur i jeszcze nie. Połowa amunicji prawie zużyta. Próbujmy dać tu szarży. Może spanikują. No i cały czas wchodzą po tej. No dobra, już trudno. Praktycznie weszli. Niech się aż takiego nie dzieje. Próbuj dać tu szarże. Być może spanikują. Co będzie dla nas mega dobre. Na razie milicja topornicza, pierwsze skrzypce gra, jeśli chodzi o walkę na murach. Ty nie dałeś w ogóle szarży, ale oni spanikowali. Do nich, wejdź tam do miasta, śmiało. Zachęcam cię do tego. Gonisz, 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 ty stój. Goń, 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 zdobędziesz w ten sposób mury już. Wejdź tu. Mamy jeszcze cały czas dwa sprawne oddziały. Ta katapulta cały czas jej się nie udało zniszczyć, no nieźle. Może oni też spanikują, ale tu są też tatarscy lansierzy. Próbuj wjechać do miasta. Tu zaczynacie zdobywać mury. Atakuj tych łuczników też. Tobie się udało przebić. Świetna wiadomość. Tu są harcownicy. I jeszcze jeden strzał. Jeszcze jeden strzał potrzebujemy, żeby zniszczyć te mury. Jeden mały strzał.
więc powinno wam się udać. Spróbuj tu dać szarżę, może spanikują. Dobrze by było, jakby spanikowali. Ty pomagasz tutaj z tymi łucznikami. Dobra, brama zniszczona. Nie brama, tylko mury. A czy uda wam się zniszczyć tę bramę? Miejmy nadzieję, że tak. Trochę zostało nam amunicji w katapulcie, więc jest to plus. Te włócznie są wstrząśnięte, więc świetnie. Wy tutaj atakujcie te bałtyckie włócznie, a wy tu atakujcie tych. Oni są wstrząśnięci cały czas. Niestety panikuje mi milicja topornicza. Niedobrze. Czy uda wam się... Zaatakuj ich tu. Oba oddziały w ogóle spanikowały. No to ciekawe. Zaatakujcie tu. Może wrócą do bitwy. Miejmy nadzieję, że wrócą do bitwy. Wyniszczycie tą bramę. Niszczycie tę bramę. 48%. No to ta brama też nam sporo da. Ty się wycofaj. Ty musisz spróbować dać szarżę. Mamy jeszcze was. Mamy jeszcze was. No to są tatarscy lansierzy, oni są pewnie lepsi od was. Wy tu spróbujecie z tymi tych łuczników dokończyć. Oni cały czas panikują. Ty podjedź bliżej trochę, wy już idziecie na mury też. Mamy jeszcze tą milicję zakonną. Też możecie spróbować tu wejść, też możecie spróbować tu wskoczyć. Tu jest jeszcze oddział włóczników. O kurde, zapomniałem od was. Zapomniałem od was. Brama upadła. Kolejny oddział toporników panikował. No miejmy nadzieję, że oni sobie poradzą zdecydowanie lepiej. Ty się wycofuj. Spróbujesz dać w nich szarży, ewentualnie objechać całkowicie dookoła. Są entuzjastyczni. Spróbuj im ten uśmiech zetrzeć, dając im szarże. Ale to będzie szarża. No, troszkę zasłoniłem sam budynkiem. Nawet ta szarża. Troszkę ich upadło. Wycofuj się. Czy wy zaczniecie walczyć, a wy wrócicie? Część oddziałów. Żaden nie wróci. No jeśli żaden nie wróci, to będzie patologia. Jeśli o to chodzi. Tu zostało was 50. Jedź w głąb miasta. W głąb miasta. Wy zaraz zaczniecie z nimi walczyć tutaj. No powinniście ich wyrżnąć, szczerze mówiąc. Powinniście ich naprawdę wyrżnąć. Was zostało 20, oni was cały czas gonią. Jedziesz tu. Mam jeszcze łuczników jak coś. No wy zaraz będziecie na miejscu. Wy całkowicie no, panikowaliście. Nie wracacie do walki. Już wam się chyba całkowicie odechciało. No zobaczymy jak tutaj wysypują się nasi elitarni ludzie z tej armii. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mógłbym wysłać moją konnicę do walki. Spróbuj dać tu szarżę. Nie. Oni się wycofują. Wycofują się. Dobra. No wy atakować, atakować. Wy wchodzicie z drugiej strony, więc pomożecie. Dobra, trochę was wróciło do ataku tu. Zadmij wróg. No ale ci topornicy, ta gwardia miastowa kiepsko sobie radzi. Mimo wszystko. Ty tu tracisz ludzi jak głupi. Ty tu spróbuj też coś podziałać. Jeszcze wracają tutaj ta piecka jazda stara się coś wymyślić. Ci są wstrząśnięci, daj im szarże w plecy, może uciekną. No wy masywnie tracicie ludzi. Spróbuj ich tu otoczyć, może zaczną panikować. Oni jeszcze nie są wstrząśnięci. I tatarscy lansierzy są wstrząśnięci, złamani. Dobra, spróbuj walczyć z nimi. Ty spróbuj gonić tych. Te włócznie, czy coś wyjeżdża? Nie, nic nie wyjeżdża z osady. Ten oddział też wrócił. Mamy was do walki. Mamy oddział włócznie jeszcze świeży cały czas jak coś. Więc powinno być całkiem nieźle. Ciekawe, czy obaj dowódcy jeszcze żyją. Tu są jeszcze cholerniki. Strzelasz, dawaj tu, podejdź, kusznicy również. Próbujcie tych litwińskich skirmiszerów tam pobić. O, tu wydostaliście flankę, was zostało już niewielu i panikujecie. Niedobrze.
Łucznicy jeszcze i ta milicja też spanikowała. No, czy ja nie jestem w stanie wygrać walki o te mury, czy o co chodzi? Cała znowu milicja topornicza panikuje. Niedobrze. Nie goń ich. Stańcie tu. Czy ja nie wygram tej walki o te mury? Mogę tu spróbować podciągnąć jeszcze moich łuczników. Zobaczymy, co to mi da. Wy spróbujcie się wycofać. O tutaj. Nie strzelają do was żadne wieże. Wy spróbujcie zaatakować tu. Ty wejdź tutaj. No ta milicja topornicza cały czas ucieka. Tak, cały czas ucieka. Stanie w nich dać szarże. Oni tutaj wychodzą z tych murów, więc totalny ok dla mnie, że oni tu wychodzą. Bo ja im mogę wtedy dawać szarże. No, cały czas te oddziały moje panikują. Spróbuj dać tu szarże. Ja tu teoretycznie wysyłam łuczników i kuszników. Czyżby oni tutaj mieli spanikować zaraz? Wycofaj się. Tak, spanikowali. Nie, łucznicy. Nie robicie, dawaj tu. Wy się ustawcie tutaj. Ci uczniowie, wracajcie do tych Tatarów. Oni też się chyba już wycofują, czy jeszcze nie? Jak nie, no to zaraz wam tu damy szarże. Dostajecie troszkę ostrzału. Dobra, przestańcie strzelać na razie. Oni dostaną tu piękną szarżę. Ja myślę, że ty weźmiesz ten taran. I tam podjedziemy. Katapulta też wchodzisz do środeczka. Spróbuj jeszcze z nimi zawalczyć. Nie dasz rady, bo oni są na murach teoretycznie. Wy spróbujcie z nimi zawalczyć. No, powinniście dać radę. Ty wchodzisz do środka. Ten oddział łuczników też wchodzi do środka. Spróbuj tutaj tak wjechać. O! Dobra, no, może będziemy dać im szarżę. Tak, złamani. Świetnie, wybić ich, wybić ich. Wymordować już zawczasu. Ty wchodzisz do środka, wszyscy łucznicy, też do środka. No może się uda. Mam cały oddział włóczni jeszcze. Mam jeszcze te niedobitki. Dawaj, gonisz. Gonisz ich. 40% wrogiej armii poległo. Mogę tutaj łuczników postawić, żeby ich ostrzeliwać. Ten ostrzał naprawdę powinien ich zaboleć. Ich powinieneś móc dogonić. Mamy trochę jazdy jeszcze. Ty też będziesz potrzebny. Dawaj mi tu katapultę. Spróbuj to wybić. Karcowników. Zawsze to jest trochę mniej. Mamy jeszcze sporo czasu. Dawaj. Czy oni wyjadą do mnie? Chyba nie. Też może ta garnizonowa kawaleria to zrobić. Może to uczynić. Ale też aktywowali wieżę, więc nie chcę z nami mieć za wiele do czynienia. Spróbujemy tu dwa oddziały postawić i prowadzić do nich ostrzał. No dużo oddziałów uciekło. Morale na pewno są słabe. Zobaczymy, czy uda nam się w ogóle zniszczyć bramę. Spróbujemy może to zrobić katapultą. Wolałbym zniszczyć tak, żeby się smoła nie lała, no ale nie zawsze jest to, co chcemy. Próbujemy też ostrzelać dowódcy, no i te oddziały piechoty, które są, jakie są, nie są jakieś mega super mocne, więc też są mega podatne na ostrzał, no bo nie mają zbyt dużej defensywy. Ale zaraz zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Ta katapulta prawie na miejscu, prawie, zaraz będziemy strzelać do bramy. Strzelaj do bramy, może nam nie spalą tych katapult. Oboje możecie strzelać do piechoty. Myślę, że ta garnizonowa piechota jest niebezpieczniejsza. A czy ty zniszczysz mi tą bramę? Na razie to tak kiepsko trafiasz. Dowódcy, pomóżcie tu. O, dobra, spanikowali. Spanikowali od razu. Od razu panikują. Łucznicy, strzelajcie tu. Strzelajcie tutaj w ten oddział. Być może on spanikuje. Zawsze zadacie mu spore straty. Zobaczymy. No nie panikują. Ci łucznicy nie strzelajcie, ale tu w to bym chciał. Pomóż tu, dowódca. Pomóż, bo ta katapulta ma problemy. Wy im nie strzelacie już w plecy, nie macie zasięgu. Spróbuj strzelać w
garnizonową piechotę. To jest, mi się wydaje, groźniejszy oddział niż włócznie. Weź ich, wybij wszystkich, wyrżnij ich do zera. No i ta garnizonowa piechota powinna zaraz tutaj cierpieć. Katapulta, wracaj do swoich obowiązków. Kusznicy, podejdź tu jeszcze bliżej. Będziesz mógł strzelać do wroga jak coś, jak będą do nas szli. Jest dowódca, strzelaj do dowódcy. Dowódca, jak szybko padnie, to też będzie super. No i ta brama już naprawdę tak niewiele ma. Wy nie macie już... macie jeszcze coś. Nie, nie możecie już niczym strzelać. Dobra, no to wy musicie wejść do akcji. Kusznicy. Ognia tu. Strzelać. Jedzie dowódca też. Strzelamy do dowódcy. Wszystkim, czym tak naprawdę mamy. Katapulta, wycofaj się. Oddział włóczni do ataku. Nie chciałem was w ten sposób wykorzystywać, no ale co ja na to poradzę. Wolałbym, żebyście walczyli z piechotą. Wroga. 30 ich zostało. I jeszcze, no, dużo tych oddziałów tu jeszcze zostało, ale bez dowódcy nie będą panikować, więc może tak się uda to wygrać. Wy strzelajcie tutaj w ten oddział. Dowódca, wycofaj się, żebyś przypadkiem nie zginął. Te włócznie sobie powinny z tym poradzić, tak mi się przynajmniej wydaje. Uciekaj. Wy do pomocy tu. Ty pomagaj tutaj. Włócznicy, strzelacie w garnizonową piechotę. Trochę ich jeszcze tu zostało. Ta kawaleria, jej się nie obawiam. Ten dowódca u was jest, 21. Spróbuj dać tu szarżę. Powinno być całkiem nieźle. Mam jeszcze cały oddział łuczników. Nie strzelaj. Jeszcze mam sporo amunicji. Strzelaj do tego oddziału. Idą tu przez bramę. Chyba zamierzają do mnie wyjść. Tak mi się coś zdaje. 9 ich zostało. Dobra, dowódca nie żyje i ucieka. Łucznicy, zapraszam tu. Wy strzelajcie tutaj, do tego oddziału. Chociaż tu jest cały oddział, strzelaj tam na razie. Ty ustawiasz się tu i strzelasz tutaj. Dobra, wy ich zatrzymacie trochę, te włócznie. Na razie niech się nie męczą. Na spokojnie, strzelamy do nich. Spróbujmy ich rozstrzelać jak najwięcej się da. I jeszcze mamy sporo amunicji. Także strzelajmy. Strzelajmy, może zaraz spanikują. Wy strzelajcie sobie do tego oddziału, żeby do was nie zdążył nawet dojść. Tu są jeszcze bałtyckie włócznie. Dobra, i tu jest jeszcze jeden cały oddział. Ale oni co? Porzucili ten pomysł. Ok, no to strzelamy cały czas tu. Nie będziemy się z tym cackać. A wy tu 70. Spróbuj się wycofać. Ty też do nich strzelaj. Nie wiem, czym waszą amunicję chciał na to tracić, ale w sumie strzelaj. Kusznicy. Zapraszam tu. Spanikowali. Oni są wstrząśnięci, ale strzelamy, strzelamy, strzelamy. Cały czas do nich strzelamy. Strzelaj tu. Czy oni panikują? Niezbyt. Wy do tej bramy. Do tej bramy. Zasuwamy. Wy jak tutaj podejdziecie na luzie, damy sobie z wami radę. Wy tu strzelacie tu. I dobra. Dowódca nie żyje. Wy spanikowali. Taran idzie. Dobra, myślę, że mogę przyspieszyć. I myślę, że możemy tutaj strzelać do tej garnizonowej piechoty, albo do tych bałtyckich włóczni w sumie. Strzelajmy do tych bałtyckich włóczni. Taran, twój, czy wy macie zasięg na nich? Nie, nie macie. Podejdź bliżej. Włócznicy, ognia tu. Włócznicy, też ognia tu. Wy strzelacie tutaj. Nie macie amunicji już praktycznie. Goń ich. Gońcie, 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 gońcie.
kącie, strzelamy cały czas, żeby zabić ich jak największą ilość. A dobra, dowódcy jadą. Nawet całkiem dobrze, bo powinniśmy zdobyć w ten sposób bramę. Ten oddział do ataku, ten również. Dawaj. Dobra. Jechać tam, wycofać się. Brama niestety nie zdobyta, trzeba ją zniszczyć. Twój. Myślę, że możemy przyspieszyć, żeby ten taran tutaj doszedł. No mam świeży oddział włóczni. Oni są już podmęczeni. Tu jest też garnizonowa kawaleria, ona nie jest dobra. Garnizonowe włócznie też nie jest to dobry oddział. Mam jeszcze dwa oddziały też. Łuczników, którzy raczej nie no, są wycieńczeni, no to ciężko będzie. Wy otrzymujecie obrażenia. Mam oddział łuczników, mają całą amunicję praktycznie, więc. Czy wy będziecie musieli to zrobić? Chyba wy będziecie musieli to zrobić. Powinniście mieć najlepsze morale ze wszystkich. Jesteście tu bezpieczni na razie. Teoretycznie mogę tych łuczników stawić tu, żeby strzelać do wroga jeszcze. Do tej kawalerii, do tych włóczni, no chociaż wolałbym strzelać do, na przykład do tego oddziału, prawda? Ale zniszczmy tę bramę, to powinno dość szybko zadziałać. Mam też troszkę kuszników. Wyłącz wam te strzelanie. Dawaj, włazić na ten mur. No bo tutaj włócznie, które muszą walczyć z przeciwnikiem wręcz. Tracą siłę na, właśnie jeszcze się smoła będzie lała. To jest naprawdę problematyczne w takim razie. Tatarscy lansjerzy tu wychodzą. Spróbujcie najpierw wy i najpierw wy tutaj coś zdziałać, a ty strzelaj na przykład do tej garnizonowej kawalerii na razie. Do was strzelają wieże, no ale chciałbym, nie wchodzili pierwsi, bo będzie się smoła lała. To jest problem. To, że tam stracą kilku ludzi, jakoś to przeżyje. Strzelaj tu. Nie, wycofują się. Dobra, do boju. Leci ta smoła, ale no co zrobisz, jak smoła się leje? Strzelaj tu. Przynajmniej nie panikują jeszcze. Już spanikowali, no nie, nie wierzę. To jest cały oddział, który jest rozgrzany ledwo. Wrogi, dopiero teraz myślałem, że wcześniej zginął. Strzelaj tu w te włócznie. No nie, oni spanikowali. Ta smoła cały czas się będzie lać teraz. Kurde. Dobra, strzelamy do tych garnizonowych włóczni. Oni tutaj próbują wyjść. Nie możecie do nich strzelać? Możecie, strzelajcie do nich, strzelamy do nich. Walczcie z nimi wręcz, ty do nich strzelasz. Spróbuj garnizonową piechotę tutaj zniszczyć. Wycofać się. Bo żebyście nie zginęli, ale no powinniśmy dać radę. Ty nie walczysz, spróbuj tu z tym garnizonowym oddziałem. Tu będzie szarża w garnizonowe włócznie. No powinno ich to mocno zaboleć. Tu jest garnizonowa piechota. Panikowali. Dobra, no powinniśmy to wygrać. Powinniśmy to wygrać, moi drodzy. Jeszcze te trzy oddziały. Dawaj tu. Dawaj tu szarżę. Czy to będzie wszystko? Czy to jest. Oni więcej nie mają? Chyba tak, to jest koniec Litwy. Koniec Litwy. Litwa powinna stać się buntownicza. To jest ich ostatnia prowincja. Książę ani wielki ich litewski dziuk nie przybędzie na pomoc. Koniec, koniec Litwy. Jest, udało się. Wow! Jej, naprawdę było blisko. Naprawdę wow. Nie sprawdziłem killi, ale jej. Myślę, że tym mocnym akcentem będziemy kończyć ten odcinek. Mam kamień z serca, szczerze. Teraz będzie trzeba się zająć buntownikami wszystkimi na naszych ziemiach. Zobaczcie, jaki to był książę litewski. Jaki to był litewski książę. Wilno wędrujemy.
Raczej po prostu eksterminacja, nie no, okupacja osady, się wydaje. Tak, koniec, stali się buntownikami. Myślę, że z tymi buntownikami sobie poradzimy. Oj, chyba to był problem, chyba to był błąd, że dałem. Nie no, katolicyzm 44%. Mogę, nie kopalnie, a mogę dać. Chociaż nie, to zmniejsza szczęście. Coś do szczęścia, coś do szczęścia. To daje prawo. Ojoj, ojoj, ojoj. Czy my to utrzymamy teraz? Pytanie. To jest pytanie. To jest pytanie. Premia do szczęścia, premia do nawrócenia. Usuń to od razu. Premia do prawa i zabójcy, ale usuń to. Mamy 50%. Czemu mamy 50%? Czemu mamy 50%? Od razu kościół, do szczęścia 5% więcej. No dobra, to jest na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Litwa zniszczona. Świetnie, wspaniale, naprawdę. Uff. Super, że się udało. Czy Wy, jak wejdziecie, na przykład nie zwiększycie tu szczęścia przypadkiem do Wilna, jak nie wejdziesz? Nie dasz rady. Ale dobra, udało się. Mamy z głowy, teraz czas zająć się Polską. Tu już armia się rekrutuje, ulepszane pancerze, więc miejmy nadzieję, że Płock też padnie, nie Połock, tylko Płock. No i zobaczymy, co będzie w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji, lajku, komentarzu, dołączajcie do Discorda i cóż, słyszymy się już niedługo. Na razie, cześć!